będzie się odbywał, proszę o obowiązkowe zabezpieczenie. I druga część, jednocześnie serdecznie zapraszamy, tak, na rozwiecie. Panie prezesie, szczytny jubileusz, 25 lat spółdzielni mieszkaniowej. Szykują się dość huszne obchody, zdaje się. Tak, razem ze szkołą i przedszkolem organizujemy festyn środowiskowy i z tej okazji chciałem zaprosić wszystkich mieszkańców oraz rodziców z dziećmi na dużo konkursów, na koncert, na gry, zabawy. Będzie się dużo działo, proszę o zabranie dobrego humoru i trzymanie kciuki za pogodę. Ja jestem tutaj współorganizatorem tej dużej imprezy i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, nie tylko, bo impreza będzie bardzo interesująca. Ja wszystkich szczegółów nie będę zdradzać, bo to jest tajemnica, ale mogę podpowiedzieć już, że będziemy mieć scenę, na której będzie koncert naszych utalentowanych uczniów, zarówno z przedszkola, jak i z naszej szkoły. Będziemy również mieli zawody sportowe, będziemy mieli czym poczęstować gości i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, ale wszystkich szczegółów nie zdradzę. Naprawdę wiele rzeczy, będzie catering, będzie można coś zjeść również, napić się kawy, herbaty, potańczyć, pobiegać, dużo gier, zabaw, będą biegi, gry. Zapraszam mieszkańców, żeby się ubrali również na sportowo. Rodziców prosimy, żeby zabrać, jeżeli będzie pogoda, oczywiście koce, bo ma to mieć charakter piknika rodzinnego. Przede wszystkim pogoda jest nam potrzebna i zamówiliśmy pogodę na 25 i od godziny 12 do 17 będziemy gościć na terenie naszej szkoły, czyli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Chcieliśmy zjednoczyć zarówno przedszkole, szkołę, naszą spółdzielnię i Radę Osiedla właśnie, do tego, żeby zobaczyć i spojrzeć na te 25 lat do tyłu, co się zmieniło, jak to osiedle teraz wygląda, no, podsumować, ale przy dobrej zabawie w trakcie konkursów. Krótko mówiąc, integracja mieszkańców połączona z dobrą zabawą. Tak jest, tak jest. Przede wszystkim taka próba scalenia tej lokalnej społeczności. I tak naprawdę już rozmawiamy o tym, czy nie za rok znowu nie zrobić takiej imprezy, czy nie zrobić takiej cyklicznej imprezy razem ze szkołą, z przedszkolem, z Radą Osiedla, no bo tego brakowało u nas tutaj. Wiem, że będą się na festynie integrować mieszkańcy, a wcześniej integrują się, że tak powiem, organizatorzy. Tak, oczywiście. Spotykamy się już od dłuższego czasu, od zeszłego roku. Podzieliliśmy obowiązki pomiędzy przedszkolem, naszą szkołą i spółdzielnią i Rada Osiedla, ogródki działkowe, także tutaj wszyscy działami radni. Także jest to działanie nasze wspólne, środowiskowe i mam nadzieję, że będzie super. Spółdzielnia została założona 25 lat temu. To jest we wrześniu 1990 roku. No i to jest szczytny jubileusz, 25-lecie. No, powstała z podziału Gliwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a to osiedle jest troszkę starsze. Generalnie dalej się rozwijamy, dalej mamy, że dalej jest tutaj dużo młodzieży, że to nie jest już najmłodsze osiedle, ale wciąż jak gdyby żyje, tak? Nie jest to osiedle, które wymiera.